Młodszy brygadier Robert Liczynerski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Malborku. W ubiegłym tygodniu mieliśmy łącznie 4 zdarzenia, 2 miejscowe zagrożenia oraz 2 pożary. Wśród miejscowych zagrożeń mieliśmy wypadek drogowy oraz nadłamany konar nad drogą. Wśród pożarów mieliśmy pożar sadzy w kominie oraz pożar śmietnika. Dzień dobry, młodszy aspirant Sylwia Kowaleska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Malborku. W piątek około godziny 9:40 w Malborku na ulicy Mickiewicza doszło do wypadku drogowego, w trakcie którego kobieta kierująca pojazdem marki Volkswagen Golf, wyjeżdżając z ulicy Kopernika na ulicę Mickiewicza, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu pojazdowi marki Dacia. W wyniku tego zdarzenia obrażenia odniosła pasażerka pojazdu Dacia, 28-letnia kobieta, która została przewieziona do szpitala w Malborku. Po dojeździe zastępów z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Malborku do miejsca zdarzenia zastano na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Kopernika wypadek 2 samochodów osobowych. Samochód osobowy Volkswagen Golf oraz samochód osobowy Dacia Duster na skutek zderzenia częściowo zablokowały jeden pas ruchu. Wszystkie osoby podróżujące o własnych siłach wydostały się na zewnątrz pojazdu. 2 osoby poszkodowane z niewielkimi obrażeniami na skórkę odmówiły pomocy medycznej. Ratownicy zakręcili zawory LPG oraz odłączyli akumulatory w obu pojazdach. Decyzją lekarza jedna osoba poszkodowana została przewieziona do szpitala. Po zakończeniu oględzin miejsca zdarzenia przez technika policyjnego pojazdy zostały usunięte na pobliski parking samochodowy. W sobotę 9 lutego około godziny 22:30 w Nowym Stawie policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli pojazd marki Chevrolet. Kierującym okazał się mężczyzna, 37-letni mieszkaniec Nowego Dworu. Mężczyzna został poddany badaniu narkotestem i okazało się, że kierował pod wpływem środków odurzających. Ponadto mężczyzna posiadał przy sobie prawie 3 gramy amfetaminy. Policjanci zatrzymali prawo jazdy temu mężczyźnie, a teraz odpowie on za posiadanie narkotyków. Za to przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 3 lat. Ponadto podczas weekendu policjanci obsłużyli 3 kolizje, zatrzymali 3 poszukiwanych, wystawili 7 mandatów karnych oraz zatrzymali 7 dowodów rejestracyjnych za stan techniczny pojazdów.